Dzień dobry jeszcze raz. Aga Kozak tutaj, a ze mną wspaniali goście. Bardzo się cieszę, że was widzę. Kamila Raczyńska, trenerka miękkich umiejętności, ucząca ludzi między innymi o właśnie wypaleniu. I Jacek Królikowski, którego znają wszyscy chyba oglądający tutaj festiwal co roku i będący z nami związani, ponieważ jesteś prezesem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, czyli tutaj jednej z głównych podmiotów organizujących ten festiwal. Bardzo się cieszę, że przyjęliście nasze zaproszenie do rozmowy o tym, jak uniknąć wypalenia i zadbać o siebie i o zespół. Ale zanim będę was przepytywać z tego, co sądzicie na ten temat, to chciałabym wrzucić parę takich statystyk, bo bardzo ciekawe jest to, że to wypalenie, które jest takim, wiecie, no trenduje, że się tak wyrażę, co jest straszne, że wypalenie trenduje. W czerwcu 2019 roku zostało uznane przez WHO, zostało wpisane do międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, prawda? To jest taka pierwsza rzecz. Druga, jako jednostka chorobowa oficjalnie obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku. Co ciekawe, w Polsce z wprowadzaniem tego jako jednostki chorobowej mogą być różne problemy, prawnicy wypowiadają się na ten temat itd., itd. Natomiast to, co mnie zaintrygowało, to, że te statystyki dotyczące wypalenia w Polsce są szalenie wysokie, też na tle innych krajów. Z takiego badania, z badań wynika, że objęte, czy do wypalenia przyznaje się około tam 23-35% w zależności, kama, kiwasz głową, więc tak, rozumiem, tak, kiwam że się głową, zgadzasz. Bo ja mam statystyki jeszcze podzielone na kobiety i mężczyzn. O, to zaraz będziemy rozmawiać o tym, bo to bardzo ciekawe. Myślę sobie, że ja mam badania ADP, firmy specjalizującej się w takim świadczeniu usług kadrowych i ona zrobiła takie międzynarodowe badanie People at Work w 2022 roku i to jest, objęła 33 tysiące pracowników z 17 krajów. No i to jest niesamowite, że u Polaków to się tak bardzo pogłębiło. To znaczy, że na tle innych krajów my faktycznie jesteśmy wypaleni. Chciałabym też zapytać was później, co jest takiego z naszą pracą być może, że my się tak wypalamy, może z naszym życiem, może z naszym, wiecie, predyspozycjami genetycznymi, modelem pracy, ambicją. To są takie pytania, które muszą tu paść. Ale zanim to, może Kamał, powiesz nam, czym właściwie to wypalenie jest, jakie można, jak się je diagnozuje, jakie są jego, wiesz, takie objawy. Co można w ogóle powiedzieć o tym zjawisku? Oczywiście, z przyjemnością o tym opowiem, bo faktycznie jest to też temat, z którego szkolę firmy i organizacje. I termin wypalenie zawodowe funkcjonuje od 74-75 roku mniej więcej. I do dzisiaj tak naprawdę trwają badania też nad tym zjawiskiem, czy też syndromem, więc pewnie będziemy wiedzieli z roku na rok coraz więcej, natomiast obecnie mówi się o tym, że na wypalenie zawodowe składają się takie, powiedzmy, trzy filary czy grupy objawów. Mamy wyczerpanie emocjonalne, które towarzyszy osobom, które są nadmiernie zmęczone długotrwałym wykonywaniem tej samej obciążającej pracy. Mamy również depersonalizację, czyli mówiąc po ludzku, byśmy powiedzieli znieczulicę. Obchodzi mnie. Tak, już przestało mnie już obchodzić. Oraz obniżone poczucie spełnienia. I to są takie trzy kategorie, na które warto zwrócić uwagę w swoim samopoczuciu, żeby w ogóle zacząć od jakiejś takiej autodiagnozy i zastanowić się, czy przypadkiem temat nie dotyczy mnie. I tutaj, co ciekawe, ponieważ ja bardzo często, gdy opowiadam o wypaleniu, też mówię o tym, że kobiety i mężczyźni wypalają się inaczej. I faktycznie to potwierdzają badania, to znaczy kobiety znacznie częściej zgłaszają objawy z tej puli wyczerpania emocjonalnego, co w zasadzie nie dziwi, bo my właśnie bardzo często spalamy się w tej pracy, dajemy z siebie więcej i więcej, bo ten szklany sufit, bo chcemy udowodnić, że możemy pracować tak samo dużo jak wszyscy inni, jak na przykład mężczyźni w zespole. Tudzież mamy
według statystyk lepszy kontakt ze swoimi uczuciami. W sensie tak mamy też rozpoznanie tego, tak, co się z nami, jakby, że nie mamy takiej maski, prawda? I to, co zaraz chcę powiedzieć, dokładnie nawiązuje do tego, co ty powiedziałaś, Aga, ponieważ okazuje się, że mężczyźni z kolei są zdecydowanie bardziej zdepersonalizowani. Czyli oni w pewnym momencie odcinają się od emocji i właśnie, tak jak sobie powiedziałyśmy, przestaje ich to interesować. Czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o diagnozę, to kobiety faza pierwsza, mężczyźni, jakbyś powiedziała, czasem się mówi o tym, że to są fazy, faktycznie. Ja się spotkałam z różnymi podejściami, a czasem się mówi o tym, że to są po prostu trzy filary, które mogą się wydarzać jednocześnie. Więc to niekoniecznie muszą być fazy. Ale tak, warto na to zwrócić uwagę, czyli tutaj zachęcalibyśmy pewnie, żeby kobiety zwróciły uwagę, kiedy czują, nie wiem jak to powiedzieć, mniej potocznie. Ja zwykle mówię, że po prostu przegrzały im się zwoje, tak. Że too much, że po prostu już nie dziwne oszaleje za chwilę, nie? Natomiast mężczyzn bym zachęcała do tego, żeby się przyglądali temu, czy przypadkiem nie wycofują się, nie zapadają się w siebie. Myślę sobie tutaj o tym, bo to, to pogorszenie efektywności, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, ale tak jest, że my w pracy jesteśmy pracownikiem, który ma osiągnąć pewnego rodzaju cele, tak? Jest w tej organizacji po coś. To ja rozumiem, że dla wielu miejsc pracy to, że pracownik, którego zatrudniliśmy, nie jest efektywny, to jest taki sygnał do tego, żeby tą osobą się zająć. Czy z twojego doświadczenia, Jacku, wynika, że to jest jakoś teraz, no bo to jest taki temat gorący, hot topic, ale jednocześnie, czy powszechnie? Jak ty to widzisz? Ja myślę, że on może być i występować w różnych sektorach. Rzeczywiście u nas w sektorze pozarządowym słowo efektywność nie jest często używane, ale w gruncie rzeczy też zależy nam na tym, żeby robić dobrze to, co robimy. Ja też myślę, że coś w rodzaju wypalenia zawodowego jest czymś, co towarzyszy nam od zawsze, tylko być może niektóre rzeczy w ostatnich latach zaczynamy nazywać, a niektóre stały się jeszcze bardziej wyraźne z powodu pandemii i pracy zdalnej, no ponieważ po raz pierwszy w tak oczywisty sposób pojawiła się sytuacja, w której odpowiedzialność pracodawcy za mój dobrostan jest też jakby częścią jego odpowiedzialności, też częścią korzyści, czyli częścią tej produktywności. Pamiętam wypowiedź jakiejś nauczycielki z badań robionych przez Jacka Pyżalskiego, która powiedziała: proszę pana, ja nie pracuję z domu, ja mieszkam w pracy. I wtedy trudno było też pracodawcom się odciąć od tego, że to jest część pewnego problemu. Aczkolwiek ja na to patrzę w taki sposób, że dla nas, dla na przykład naszej organizacji, ja tu mówię o moich intencjach, nie mówię, że zawsze nam się to udaje, że mnie się to udaje, ale że jest korzystne, jeżeli ludzie się czują dobrze, jeżeli czują sens pracy. I dla mnie w ogóle kluczem do radzenia sobie z wypaleniem to jest poczucie sensu. Oczywiście za tym stoi też pewna umiejętność takiego jakby technicznego układania sobie różnych rzeczy, żeby się nie przepracować, nie zmęczyć, pamiętać o odpoczynku, ale ten sens jest kluczowy. Ja sobie pozwolę powiedzieć, tak nawiązać trochę, bo z wykształcenia jestem historykiem. Jak się zastanawiałem nad tym zjawiskiem, o którym dzisiaj rozmawiamy, no to jak zaczynała się rewolucja przemysłowa i to ludzie pracowali wtedy w warunkach niewyobrażalnych w tej chwili, teorię alienacji Marksa, alienacji pracy. On się zastanawiał nad tym właśnie, co zrobić, żeby ludzie pracujący w tych fabrykach monotonnie, nieporównanie być może bardziej monotonnie niż teraz, których los nikogo nie obchodził, co oni mają zrobić, żeby z tej alienacji się wyrwać. On miał takie pomysły, że ktoś jednego dnia będzie nauczycielem, innego dnia górnikiem, a potem sobie odpocznie. Socjaliści utopijni mówili, że ważną częścią naszej satysfakcji, moim zdaniem to jest ważne do teraz, też w działalności organizacji, jest to, że organizacja tworzy pewne środowisko społeczne. I to środowisko społeczne może mnie wspierać w tym, że czuję sens tej pracy, albo nie. Oni tworzyli takie pomysły jak spółdzielnie, jakieś kooperatywy, różne rzeczy, bo sądzili, że to właśnie chroni nas przed tą depersonalizacją, że będziemy mieli większy kontakt z tym, co robimy. W naszym przypadku to oznacza, że na przykład członkini mojego zespołu mają możliwość zobaczenia efektów tej pracy. Tak? Często w takich wielkich strukturach tego nie ma.
My staramy się, żeby te osoby u nas, które nawet nie pracują bezpośrednio z naszymi partnerami, odbiorcami, żeby w różnych sytuacjach się pojawiały, widziały efekty pracy, a nie oglądały je tylko przez pryzmat dokumentów, statystyk. I to jest właśnie coś, co jest siłą mniejszych organizacji, takich jak nasza, że możemy łatwiej to zapewnić, tak? Że ludzie widzą sens i jakoś emocjonalnie też, myślę, odpoczywają, widząc efekty swojej pracy. Kama, potwierdzasz, bo kiwasz głową. Tak, kiwam głową, uśmiecham się nawet i kiwam głową. Tak, zdecydowanie brak... Podejdę do tego drugiej strony, że faktycznie brak poczucia sensu wykonywanej pracy jest bardzo wysoko na liście czynników, które mogą wywołać wypalenie, czy w zasadzie predestynują do wypalenia. Jednak to poczucie sensu we wszelkich badaniach, czy dotyczących rezyliencji, czyli odporności psychicznej, czy dotyczących stresu, czy właśnie wypalenia, to poczucie sensu jest jedną z ważniejszych kategorii w ludzkim życiu. A opowiedz o innych. Innych mam powiedzieć. O tych ważnych kategoriach, czy o czynnikach sprzyjających wypaleniu? Wiesz co, może o czynnikach sprzyjających wypaleniu to na pewno, ale zacznijmy od tego, co by sprawiło, że to miejsce, w którym pracujemy, jest jednak takim, które o nas dba. Okej, ja bardziej myślałam, żeby ci teraz powiedzieć na temat tego też sensu właśnie, który tak naprawdę niekoniecznie jest związany z tym, jak zadba o mnie moja organizacja. Okej, super. Że to jest jednak od wewnątrz, bo może być tak, że moja organizacja czy moja firma niekoniecznie dba o ten dobrostan pracowników, natomiast jeżeli ja wewnętrznie czuję, że moja praca przynosi jakieś dobro i jest sensowna, nadaje sens, to jestem w stanie wytrzymać w takiej organizacji, pewnie też do pewnego momentu i bym jednak zachęcała, żeby iść do pracy, w której jesteśmy zaopiekowani, ale nie zawsze tak jest, że mogę po prostu wstać i wyjść, prawda? Może być też tak, że będę miała jako pracownik, pracownica taki mindset, że praca to praca i za nią idą pieniądze, które sprawiają, że ja mogę realizować jakiś sens w swoim życiu. Więc takie spojrzenie też może być jest pomocne. W porządku, pomocne. Tak, oczywiście nie każdy musi uwielbiać swoją pracę i czuć, że to jest misja. Praca może być po prostu pracą. Natomiast... Rozmawiamy też o tym, bo ten smart work może oznaczać, że work jest tylko work. Dokładnie. Że istnieją takie wymiary tej pracy, które polegają na tym, że po prostu spełniamy się zupełnie gdzie indziej, a tutaj jest takie miejsce, w którym wykonujemy jakąś czynność, w której jesteśmy... moderately dobrze. Po tak, prostu, tak. I to dobrze wystarczy. Ja nie muszę sobie wypruwać flaków, żeby być z siebie zadowoloną, prawda? I żeby mój pracodawca był ze mnie zadowolony. Natomiast poza poczuciem sensu, takie pięć filarów, bo mówi się o takich pięciu filarach dobrostanu, czy właśnie też rezyliencji, czy radzenia sobie ze stresem, to jest banał, ale odpoczynek. Ja kocham to, że odpoczynek jest banałem. To znaczy, żyjemy w kulturze, już wykształciliśmy sobie kulturę, w której odpoczynek nie jest częścią życia. Że wiecie, to trochę tak jest, że moglibyśmy mówić o tym, że istnieje, że światło i ciemność nie mogą bez siebie, to powinniśmy mówić o tym, że ten odpoczynek jakby musi uzupełniać pracę. I dopóki chyba nie zaczniemy o tym mówić wprost, to się nie wydarzy. Plus pytanie, czy my wiemy, co to jest odpoczynek, właśnie. Bo to jest to. Tak, to też. Ja zwykle jak prowadzę szkolenia czy warsztaty, to zaczynam tak z wysokiego C i mówię, że naprawdę jesteśmy w stanie umrzeć bez odpoczynku i to nie jest metafora. Można umrzeć z przepracowania. I nawet jeżeli to nie chodzi o to, że ja padnę tu trupem na zawał serca po, 72 godzinach na nogach na, oddziale chirurgicznym, jeśli jestem lekarzem na przykład, to faktycznie nieodpoczywanie kumulujące się będzie mi skracało życie i to w sposób dramatyczny. I teraz powiem coś, na co zwykle grupy moich uczestników szkoleń reagują takim zaskoczeniem, czasem oburzeniem. To wyobraźcie sobie, że badania pokazują, że powinniśmy przeznaczyć mniej więcej 42% z doby na odpoczynek. To jest około 10 godzin. Tak, to jest szokujące, bo ludzie mówią, jak ja mam znaleźć te 10 godzin. Ale jeśli sobie pomyślimy, że 8 godzin snu, 7-8 by było optymalnie, to tak naprawdę pozostałe 3 to jest na przykład przygotowywanie posiłków, jedzenie ich wspólnie z rodziną, spędzanie czasu z psem na spacerze i z tego naprawdę da się zrobić 10 godzin.
Myślę sobie też o tym, że tutaj zaszyte jest niewidzialna praca kobiet na przykład. Chociaż nie tylko kobiet, ale faktycznie jest tak, że jak myślimy o pracy, to myślimy o tych, wiecie, iluś godzinach, często przy biurku albo jeśli rozmawiamy tutaj o organizacjach pozarządowych, no to jednak jest praca umysłowa. Ale tak naprawdę istnieje duża ilość niewidzialnej pracy, którą wykonujemy na rzecz społeczeństwa, która po prostu nie jest uznana za pracę, nie? I to jest i mężczyźni, i kobiety, ale kobiety tutaj mają o wiele jakiś taki wyższy odsetek tego. No i odpoczynek tutaj, kiedy tak naprawdę zajmujesz się jeszcze tym potomstwem, które tak naprawdę buduje społeczeństwo i jest pożądane w pewnym sensie, no to też jest intrygujące, jak my to rozdzielamy. To zaraz jeszcze o tym porozmawiamy. Ale kontynuować oczywiście. Z tymi pięcioma filarami, no więc powiedziałam o odpoczynku, a więc powtórzę, 10 godzin na dobę. Drodzy Państwo, powinniśmy nie pracować. I nie sen. Tak jest. Domykanie cyklu stresu i to jest dłuższy temat, więc tutaj nie będę się nad tym rozwodzić, natomiast tutaj mamy na myśli regulację układu nerwowego po jakichś trudnych zdarzeniach, żeby się jakby przełączyć z tego współczulnego układu nerwowego, który każe nam walczyć lub uciekać, na przywspółczulny, który nas zachęca do odpoczynku. Tworzenie sensu, właśnie o którym mówiliśmy, i jest takie piękne zdanie, że sensu się nie znajduje, sens się tworzy. Czyli nie czekajmy, aż nam, nie wiem, wszechświat ześle jakiś wielki znak, jaki jest sens. Koniu. To dokładnie tak. My go musimy po prostu stworzyć, bo nikt za nas tego nie zrobi. Podtrzymywanie więzi, czyli dokładnie to, co ty powiedziałeś, bardzo ważna rzecz i jakieś takie bycie w społeczności lokalnej. No i jeden z moich ulubionych sposobów to samo współczucie, czyli self-compassion, i to też jest osobny, długi temat, więc go tylko tutaj zasygnalizuję. A tak jakbyś miała krótko powiedzieć, czym jest widzę. Widzę tę minę. Okej, okay. No więc w jednym zdaniu się postaram. Self-compassion, czyli taka postawa, w której opiekujemy się sobą i swoimi emocjami dokładnie z taką samą cierpliwością, empatią i troską, z jaką byśmy opiekowali się ukochaną istotą. Czyli kiedy czujemy się źle, to nie walimy w siebie jeszcze dodatkowo jak w bęben i nie zadajemy sobie tego dramatycznego pytania, co jest ze mną nie tak, bo przecież nie powiedziałabyś tak do swojej przyjaciółki, co jest z tobą nie tak, tylko byś się nią zaopiekowała. Stań, otrzep się. Naprawdę nie możesz jeszcze tego. Ogarnij się, naprawdę serio, nie dźwigniesz jeszcze tego. Nikt tak nie mówi do bliskich osób, natomiast do siebie samych tak mówimy. I akurat praktyki self-compassion są tak samo dobrze przebadane jak mindfulness, więc to jest evidence-based medicine, że naprawdę może nas chronić przed toksycznymi w zasadzie skutkami stresu i wypalenia. Zahaczę Jacko, ten temat tworzenia takiej wspólnoty w miejscu pracy, bo miejsce pracy jest miejscem pracy, więc jakby tworzenie tam struktur, które są, nie wiem, para, rodzinne, nie jest też wskazane, ale jest wskazane stworzenie wspólnoty, która będzie się wspierać, bo przecież to znowu uderzę w to, jak praca to praca, czyli efektywność jest też tutaj ważna, to znaczy ludzie, którzy będą się wspierać swoimi umiejętnościami, kompetencjami, ale też kompetencjami psychicznymi, tak jakby, czy będą widzieć drugą osobę, no to tworzy takie miejsce, do którego chce się przyjść, a to już samo w sobie chyba zapobiega wypaleniu. Jak ty to robisz? W organizacji też macie tak, że macie częściowo, że praca hybrydowa u was występuje. Jak to myślałeś, projektowałeś? Nie sądzę, żebym miał na wszystko wpływ. Znaczy, niektóre rzeczy się po prostu dzieją. Ten model pracy zdalnej trochę wynikał z pandemii, potem z pewnego przyzwyczajenia. Dla mnie w ogóle tworzenie takiego społecznego, dobrego środowiska zespołu jest jakby kluczową rzeczą. Znaczy, nie wiem, czy mi się to udaje, ale uważam, że spędzamy mnóstwo czasu w pracy, więc jeżeli to jest środowisko właśnie wspierające, właśnie empatyzujące, to jest nam dużo łatwiej. My jesteśmy też w takiej trudnej sytuacji, może to jest po części jakby ten wysoki wskaźnik wypalenia w Polsce, że jesteśmy sektorem, podobnie jak sektor publiczny, o którym rzadko się myśli w takich kategoriach, że o organizacjach społecznych myśli się w taki sposób, że w zasadzie to powinniśmy pracować za darmo. Banda zapaleńców, przecież oni kochają to robić. Nie wiadomo, co my robimy, wiadomo, jakieś tam coś, że społeczność się integruje, że jest silniejsza, że coś lepiej robi. To w ogóle kogo to obchodzi, tak? Produkowanie chipsów, to jest poważna sprawa.
Więc i mamy taki sam problem właśnie z sektorem publicznym w Polsce, że nauczycielki, nauczyciele, bibliotekarki, bibliotekarze, urzędniczki, urzędnicy są często niedoceniani. To, co robią, jest niedoceniane i to, jakie one przeżywają emocje w różnych sytuacjach związanych z pracą, mało kogo obchodzi. I to jest może też efekt tej całej sytuacji. Wracając do FRSI, no ja ciągle żyję w takim poczuciu niepewności, zagrożenia wywołanego pracą zdalną w tak dużym wymiarze i tym, że pewne więzi, które powstały, że mogą się osłabić, bo jednak osobista obecność i takie porzucenie takiej iluzji, że nowe technologie mogą nam zapewnić realne więzi, relacje, no to jest trudne. To już jest trochę poza moją kontrolą, bo to już jest pewien trend, pewne zjawisko. Natomiast no jedno z rozwiązań, które mamy, to mamy dwie osoby w zespole, które nazywamy samozwańczymi menadżerkami szczęścia. Tak się nazywały i tak je nazywamy. Bardzo serdecznie pozdrawiam dzisiaj. Które właśnie cały czas myślą o tym, żeby stworzyć właśnie takie sytuacje, które tworzą z nas wspólnotę. Myślą o jakimś wspólnym wyjeździe, o tym, żeby ekspres do kawy był fajny i działał. O różnych takich drobiazgach, które pokazują, że nawzajem się o siebie troszczymy i że akurat ja uważam, że to jest, jeżeli coś miałbym wskazać jako swój sukces, to, że taka inicjatywa powstała kompletnie bez mojej ingerencji. I jestem za to bardzo wdzięczny osobom, które to robią i myślę, że cały zespół to docenia. I no, myślę, że to, co jest jakby ciągle trudną rzeczą, to jest zrozumienie przez osoby, które są liderami w organizacjach, w firmach, w instytucjach publicznych, że to jest w interesie misji tych firm, żeby ludzie czuli się w tym miejscu pracy dobrze. Jeżeli urzędniczka czuje się w tym miejscu pracy dobrze, może liczyć na wsparcie, na zrozumienie w różnych sytuacjach, to prawdopodobnie lepiej mnie obsłuży, będziemy w lepszym kontakcie, tak? Nie będzie szukała pretekstu do tego, żeby różne swoje frustracje odreagowywać, albo będzie po prostu psychicznie osłabiona, żeby reagować asertywnie w różnych sytuacjach. Więc myślę, że to jest to, co nas czeka. To znaczy, żeby wszystkie sektory zrozumiały, że to jest wspólny interes. Myślę sobie też, że ważne jest, żeby podkreślić, że happiness managerowie są absolutnie wspaniali i to jest absolutnie nam potrzebne, ale to, co tak naprawdę jest nam potrzebne, to taka podstawa, bo my tutaj nie mówimy o tym często, pewnego rodzaju rzeczy są, niezaspokojone są te podstawowe potrzeby, czyli to, żeby była godna płaca, żeby warunki pracy były takie, jakie odpowiadają pracownikom. Ty wspomniałeś wcześniej o tym, że pracownicy jednej z sieci handlowych tuż też sięgają po swoje, prawda? Że tak naprawdę też zwiększa się świadomość tych praw pracowniczych, co jest chyba też szalenie ważne, jeśli mówimy, bo wiesz, bonus nie pokryje tego, że podstawa musi być zaspokojona, prawda? Tak, no właśnie, bo ja mam ciągle takie poczucie, że rozmawiamy tutaj o pewnej niszy, pewnej bańce, używamy pojęć, które są używane przez tylko część osób, pracowniczek, pracowników. Ja oczywiście myślę jako przedstawiciel organizacji społecznej o tym, żeby te zjawiska demokratyzować, żeby wszyscy ludzie mogli z nich korzystać. No i wtedy myślę sobie właśnie, czytałem dzisiaj taki jakiś nieformalny apel kasjerek z różnych supermarketów o tym, żeby je lepiej traktować. I myślę sobie, że tak się zastanawiałem, czy te firmy też się zastanawiają nad tym, jak stworzyć tym osobom lepsze warunki pracy. Bo ja akurat korzystam z osiedlowej Biedronki, w której pracują te same osoby od dłuższego czasu. Ja widzę, jak one tworzą zespół, jak sobie nawzajem pomagają. Jest sporo osób, głównie pań z Ukrainy, ale panów też. I widzę, jak one stworzyły zespół. I jakoś to bardzo podziwiam. Tak samo Galeria Wypieków. To jest jakiś mój ulubiony sklep ze względu na to, że uwielbiam chleb, ale też tam są pracownicy, pracowniczki przez długi czas. I widzę, jak one mają nawet swój język, swój kod nazywania tych różnych tam towarów i tak dalej. I są cały czas uśmiechnięte. Czas mnie tak korci, żeby spytać, kto robi w tej firmie coś takiego, że takie fajne powstają
miejsca pracy. Może faktycznie powinniśmy zapytać o dobre praktyki, które tworzą galerii wypieków, już wiemy o tym. Ale to ja jeszcze chciałam was zahaczyć o tę rzecz, którą ja jako ADHD-owa nie za dobrze umiem, ale staram się, czyli o odpoczynek. Zrobiliśmy dla Sektor 3.0 podcast z Michałem Niewęgłowskim, twórcą aplikacji Intui. Mówiliśmy tam wprost sobie o ogromnym poczuciu winy, które mają ludzie, którzy odpoczywają. I Kamy chciałabym zapytać o to, czym jest i tutaj skuteczny, efektywny odpoczynek. Strasznie to brzmi, ale chciałabym pełen, tak? Jakby taki whole, taki naprawdę, który sprawi, że będziemy wypoczęci. I być może ciebie, Jacku, od razu zapytam też o to, jako historyka, jakie są takie, no wiesz, no, jakie są nasze, może, jakie są predyspozycje do tego, że my tak strasznie zachrzeniamy i jakby potrafimy zapracować się na śmierć. Co jest takiego w naszym społeczeństwie? Ale najpierw może powiedz, jak czym ten odpoczynek... Efektywnie odpoczywa. Efektywnie odpoczywa. Faktycznie, efektywny odpoczynek. No więc pytasz osobę, która doświadczyła wypalenia zawodowego, więc tutaj się wyautuję od razu, że ja też nie mówię tych rzeczy tak z kosmosu. Ja po prostu no, zaliczyłam bardzo mocne wypalenie i, no, i w zasadzie musiałam się wycofać z życia zawodowego na jakiś czas, żeby się pozbierać do kupy. No więc zdarza się i tak, że szewc bez butów chodzi i ja się też nie wstydzę o tym mówić, kiedy prowadzę szkolenia, bo uważam, że to w zasadzie nawet jest na moją korzyść, bo bardzo łatwo jest nie zauważyć, że się nie odpoczywa tak naprawdę. I to, na co bym chciała zwrócić uwagę, to to, że mamy różne rodzaje odpoczynku. Że z jednej strony powinniśmy odpoczywać po prostu fizycznie, czyli wychodzić z pracy, zamykać komputer, oddzielać ten czas zawodowy od czasu prywatnego. I tutaj ciekawa rzecz, zaadresuję ją, że kobiety powinny na przykład spać godzinę dłużej niż mężczyźni. I zapominamy o tym, jakby zapominamy o tym, że mamy inne organizmy i my naprawdę w inny sposób pracujemy, w inny sposób się męczymy. Ale potrzebny jest nam również odpoczynek umysłowy czy też intelektualny, bo też wszelkie badania pokazują, że my jesteśmy w stanie tak naprawdę skupić się na takiej bardzo precyzyjnej pracy maks 4 godziny. Cała reszta to powinna być... nie wiem, jakiś networking, spotkania, podsumowanie, praca ustaleń. Kreatywna, raczej w ten tak, sposób, tak? Tak, mhm. Że my się naprawdę łatwo męczymy w pracy takiej, w której musimy się zmużdżyć, że tak powiem. Więc dawajmy sobie ten odpoczynek, a w ogóle idealnie by było, gdybyśmy mogli w jakichś interwałach pracować. Tu są na to różne sposoby, badania różne pokazują też, że taki najbardziej dogodny interwał to jest 50 minut pracy, 10 minut odpoczynku. Jest taka metoda, chyba się nazywa Pomodoro. Chciałam powiedzieć potato, człowiek ziemniak, to jest takie skojarzenie. Ziemniak. Tak, ale tak, jest taka metoda pomocowa. Tak, tak, jest. I oczywiście ja również jako ADHD-owa, no to wam powiem, że no, trzeba po prostu metodą prób i błędów, bo coś, co działa na osobę neurotypową, może nie zadziałać na neuronietypową. I druga bardzo ważna rzecz, to 10 minut odpoczynku to nie jest scrollowanie Instagrama. My musimy widzieć promienie słoneczne, wychodzić na zewnątrz, zobaczyć zieleń i na tym spacerze również nie patrzeć sobie w buty, w chodnik, tylko na przykład kręcić głową. To już jest z neuronauki, że my musimy ćwiczyć patrzenie peryferyjne, żeby wyregulować swój układ nerwowy. Alek Tarkowski powiedział w poprzednim panelu, że teraz mówi się o tym, że jeśli masz pracę umysłową, to musisz równoważyć ją leżeniem na trawniku. I ja mam takie wspaniałe, tak, to jest dla mnie komputer. I uziemieniem. Tak jest. No i ostatnia rzecz, na którą ja też, no właśnie ja myślę, że ja się wypaliłam, kiedy jeszcze byłam przed diagnozą neuroatypowości, bo ja się wypaliłam od przeładowania sensorycznego. I bardzo ważny jest też odpoczynek sensoryczny, to znaczy odłączyć się od bodźców. Tych bodźców mamy masę w tym momencie, pikające powiadomienia, dźwięki dochodzące, no w zasadzie miasto nie śpi, tak? Jest cały czas zanieczyszczone światłem i dźwiękiem. Więc w momencie, kiedy my nie odpoczywamy sensorycznie, doznajemy przestymulowania i w pewnym momencie, do pewnego momentu nasz układ nerwowy jeszcze pomieści kolejne bodźce, no a w pewnym momencie powie, no nie kochana, ja już nie mam siły się podnieść. To, bo zastanawiam się nad tym. Oczywiście my mamy taką tendencję do
bycia w tym środowisku nadal. Dlatego na przykład Michał Niewęgłowski stworzył aplikację Intu, bo on powiedział, że fajnie jest łapać ludzi tam, gdzie są. Czyli, że tak naprawdę aplikacja musi powstać, żeby ludzie zaczynali słuchać siebie również w tym środowisku cyfrowym. Ale jak rozumiem, no film na platformie streamingowej versus spacer w naturze, to jednak zawsze wygra spacer w naturze. I że powinniśmy się zmuszać do wysiłku też fizycznego, który nam pomoże. Oj, tak, tak, no bo ruch, wysiłek fizyczny, no to po pierwsze endorfiny, ale też dopamina, bardzo nam potrzebny neuroprzekaźnik. No i tych sposobów jest masa. To są zimne prysznice, chodzenie boso po trawie, właśnie to patrzenie peryferyjne, czyli kręcenie głową, oddech prawidłowy, oddech do brzucha, spanie właśnie w ciszy, w ciemności. Albo na przykład, jeżeli jesteśmy osobami, które łatwo się przestymulowują, noszenie zatyczek albo słuchawek na uszach na co dzień. Ja sobie na przykład osobiście nie wyobrażam pracy w open space. Myślę, że w 3 miesiące by mnie pozamiatało coś takiego. Więc naprawdę dbajmy o siebie i wycofujmy się do odpoczynku na chwilę przed przemęczeniem, a nie kiedy już leżymy. Jacku, ty widzisz taką szansę na to, że my na tych podstawach, które nie wiem, czy pańszczyźnianych, czy tych, że jesteśmy cały czas krajem w takim turbokapitalizmie na dorobku, z ogromną ambicją rozbudzoną, że my będziemy w stanie jakoś to przezwyciężyć? Czy to po prostu musimy paść i wtedy powstać? Jak ty to widzisz? I czy ja dobrze diagnozuję? Tak, no ja chętnie jako historyk sięgam, bo myślę, że korzenie różnych zjawisk czasami bywają głębokie. Teraz chłopki robią wielką karierę. Najpierw mieliśmy takie poczucie, że wszyscy jesteśmy potomkami rodów szlacheckich. Wieszaliśmy sobie potomków szlacheckich. Teraz będziemy wieszać pewnie portrety chłopskie i tak dalej. Ale tak, naprawdę myślę, że ja osobiście to czuję, bo ja jestem właśnie z tej kultury przepracowania i z początku lat 90., kiedy było tyle nagle możliwości, okazji, rozwoju i tak dalej. I rzeczywiście ja pamiętam, że miałem taki okres, kiedy miałem z moim przyjacielem, którym pracowaliśmy w jednej instytucji, taką grę, jeżeli ktoś wysyła maila i ktoś nie odpowiada w ciągu godziny, to przegrywa i to niezależnie od pory dnia i nocy. I rzeczywiście zdarzało nam się pracować nocami i tak dalej. Zresztą skutki też zdrowotne tego odczuwam w tej chwili. Więc ja wszystkich zniechęcam do tego, żeby tak działać. Znaczy myślę, że można się rozwijać, można korzystać z różnych okazji, rozwijać organizacje, być w dobrej relacji w swojej organizacji, w swoim zespole i nie pracować w taki sposób. Ja myślę, że jest wiele przyczyn takich zjawisk. Ja na przykład jedna z których obserwuję to, są osoby, które nawet jeśli zachęcam do tego, żeby mniej pracowały, żeby zatrudniły sobie kogoś, kto pomoże w tej pracy i tak dalej. Jest to być może kwestia jakiejś trochę trudności z oddaniem kontroli, no bo jak sam wszystko robię, no to wszystko jest lepiej. Więc to są pewnie różne złożone rzeczy. W organizacjach pozarządowych nie zawsze niestety nasza praca jest doceniana i w związku z tym, jak już mówiliśmy o tym, także w tym wymiarze finansowym, w związku z tym miewamy takie sytuacje, że ludzie po prostu robią więcej niż po prostu powinni i niż za to płacimy. No i to jest mój ból, moja troska. Ale myślę, że w tym wszystkim ważne jest coś, od czego zaczęliśmy też, że żeby to się dobrze ułożyło w organizacji, to jest potrzeba dobrej woli z obu stron. Znaczy potrzeba ze strony organizacji, liderów, a z drugiej strony naszej świadomości tego, co nam co nadaje sens naszej pracy, co chcielibyśmy robić. I zawsze u nas w organizacji bardzo często udaje się wynegocjować coś, co jest połączeniem tych rzeczy, więc one nie muszą być rozbieżne. Tylko musimy wiedzieć, czego chcemy. Też czujecie, że przecieracie szlaki? Bo wiesz, jakby... Czy nie? Ja myślę, że jesteśmy za mali, żeby to miało jakiś wpływ. Ja nawet nie mam takich ambicji. Bardziej też widzę to jako pewne źródło refleksji o tym, jak w ogóle wygląda w tej chwili świat pracy. I też przyglądam się czasami z uśmiechem, wysiłkom firm, które bardzo doceniam, żeby ludziom zrobić dobrze, żeby jakoś się czuli lepiej. My nie możemy dać karty do fitnessu, ale za to bardziej możemy celnie powiedzieć, co ktoś, gdzie chce się rozwijać, co jest mu potrzebne i próbować to robić. Nie mamy takich zasobów, środków jak firmy, ale jesteśmy mniejsi i możemy to zrobić bardziej precyzyjnie. Więc ja bardzo
dopinguje szefów firm, którzy starają się wymyśleć to rozwiązanie dla, nie wiem, 50 tysięcy pracowników, co tak. może ich uszczęśliwić. Tak. I myślę, że jakbym coś poradzić, to znaczy, że decyzja w takich sprawach powinna zapadać jak najniżej w szczeblu, na najniższym szczeblu, jakby hierarchii. Słuchać ludzi po prostu. Gdzie najniżsi menadżerowie znają swoje zespoły. Wspaniale. Ja bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, że byliście też z nami. Kamila Raczyńska, Jacek Królikowski. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.